Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam w kolejnym odcinku cyklu Aktualności Narodowe, w którym zaprezentujemy Państwu wydarzenia ciekawe, warte polecenia w nadchodzącym tygodniu. Jest ich tym razem dość sporo, jak na poprzednie, w porównaniu z poprzednimi tygodniami. Więc nie przedłużając rozpoczynamy tą prezentację od środy czyli od 6 kwietnia 6 kwietnia odbędzie się spotkanie autorskie z ojcem Wawrzyńcem Marią Waszkiewiczem autorem książki Alchemik czyli rzecz o Bogu, o człowieku i o uświęceniu spotkanie organizuje Fundacja Roza Mystika. I odbędzie się ono w Salce Świętego Rocha, przy Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, przy ulicy krakowskiej przedmieście 3. Powtarzam raz jeszcze, w środę 6 kwietnia o godzinie 18. .00. Tego samego dnia w Krakowie, yy, yy, chociaż w zasadzie, w zasadzie, poza tym będzie również yy, możliwość uczestnictwa zdalnego. O godzinie 20:15, a więc później, spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim na temat lawendowej mafii temat w kościele znany, no, o którym ksiądz Isakowicz już się wielokrotnie wypowiadał publicznie, również na naszej antenie. Więc spotkanie takie hybrydowe stacjonarnie w Krakowie. W siedzibie Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Straszewskiego, 25 przez 9 oraz zdalnie przy pomocy platformy Google Meet organizuje Koło Naukowe Prawa Kanonicznego, TBSP UJ. Więc na to też serdecznie zapraszamy w środę o 20.15. W czwartek też dużo wydarzeń. O godzinie 18.00. W Katowicach, w Ciniba przy ulicy bankowej 11a, czyli Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego, rzecz jasna. Odbędzie się wykład księdza Leszka Królikowskiego na temat działalność księdza Józefa Tiso na Słowacji. No, Temat bardzo ciekawy, interesujący dla przynajmniej koneserów. Ksiądz Królikowski jest księdzem Instytutu Dobrego Pasterza i tłumaczem książki Józef Tiso 1887-47. Rys biograficzny organizuje akademickie koło tradycji katolickiej. Jeszcze raz w Katowicach przy ulicy Bankowej 11 A w czwartek o godzinie. 18. Kolejne spotkanie to spotkanie organizowane w ramach spotkań łódzkiego środowiska narodowego, które odbędzie się w Łodzi przy ulicy Pruchnika 1. Pomimo tamtych zaszłości. Z ostatniego spotkania. My się nie poddajemy. Lokal będzie uprzątnięty i spotkanie odbędzie się tak jak zawsze, a gościem będzie pan Stefan Oleszczuk, były burmistrz Kamienia Pomorskiego, legenda środowisk wolnościowych. Porozmawiamy o sytuacji w samorządach polskich. Spotkanie w czwartek 7 kwietnia 18:30 przy ulicy Pruchnika 1. Lokal 321, trzecie piętro, spotkanie ze Stefanem Oleszczukiem, organizowane przez Klub Mienia Romana Dmowskiego. Będzie ono też transmitowane u nas na kanale. A także w czwartek yy, w Poznaniu o godzinie 18:00 promocja książki Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora: Liga Narodowa w Zaborze Pruskim i jej działacze. Profesor Sikorski i Profesor Wątor którzy napisali tą książkę będą oczywiście gośćmi tego spotkania i będzie też gościem. To spotkanie będzie prowadził profesor Jan Żaryn. Zaprasza Cyril Club, Instytut Poznański, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia i Ignacego Jana Paderewskiego. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18 właśnie w Cyril Club w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 14 w czwartek o godzinie 18 Tego samego dnia, również 18 w Warszawie, będzie prezentacja książki w księgarni Multibook, prezentacja nowej książki doktora Stanisława Krajskiego, grzechy główne polskiego Kościoła. W księgarni Multibook w Warszawie przy ulicy Dymińskiej 4. Więc jeszcze raz, ulica Dymińska 4, księgarnia Multibook. Prezentacja książki doktora Stanisława Krajskiego Grzechy Główne Polskiego Kościoła 7 kwietnia o 18.00. Z kolei w piątek odbędą się pikiety pod Sądem Okręgowym w Warszawie. Sądem Okręgowym dokładnie. Warszawa-Praga przy ulicy Poligonowej 3, a to dlatego, że rozpocznie się tam proces działaczki proaborcyjnej Justyny W. I zarówno Fundacja Pro Prawo do Życia, jak i Fundacja Życie i Rodzina mają swoje zgromadzenia na ten dzień zaplanowane, jedno o 8.30, a drugie o 9, aby zaprotestować przeciwko działalności tych ruchów proaborcyjnych, na to też serdecznie zapraszamy. Ten proces też będzie no, bardzo ciekawym wydarzeniem. Więc polecamy o godzinie 8:30 lub 9, bo 9 rozpoczyna się prawdopodobnie ta rozprawa będą działacze pro life przed sądem Warszawa Praga przy Poligonowej 3 zarówno Fundacja pro Prawo do Życia jak i Fundacja Życie i Rodzina. W sobotę o godzinie 11 z kolei w Warszawie odbędzie się bardzo ciekawa konferencja organizowana przez Centrum Edukacyjne Polska na temat Bolesław Piasecki. Od wodza RNR Falanga do przywódcy stowarzyszenia Pax i członka Rady Państwa PRL. Konferencja w 70. rocznicę rejestracji Stowarzyszenia PAKS w sobotę 9 kwietnia o godzinie 11 w Warszawie przy ulicy Kopernika 30 w sali numer 13 na pierwszym piętrze i program jest następujący. O 11:00 rozpoczęcie konferencji, o 11:10 projekcja materiału filmowego o Bolesławie Piaseckim. I referaty rozpoczynają się od godziny 12.10. 12.10. Profesor Olgierd Grot. Droga ideowa Bolesława Piaseckiego na tle epoki. Narodowy radykał lat 30. XX wieku. Różnice pomiędzy RNR Falanga a ONR ABC. Dalej. Redaktor Arkadiusz Miksa. Bolesław Piasecki jego formacja polityczna, czyli elitarni narodowcy czas II wojny światowej, Konfederacja Narodu, Uderzeniowe, Bataliony Kadrowe, Sztuka i Naród. Doktor Sławomir Dawidowski Stowarzyszenie Pax wobec modernizmu w kościele przed i w trakcie soboru watykańskiego II. Redaktor Jan Engelgard Stowarzyszenie Pax jako arka noego dla żołnierzy podziemia oraz działaczy narodowych. Doktor Maciej Motas, drugi powodzu Zygmunt Przetakiewicz. Redaktor Krystian Jahacy, nacjonaliści w państwach socjalistycznych, sojusz ekstremów, nie tylko Pax i Bolesław Piasecki. Redaktor Zygmunt Maria Przetakiewicz, junior, wspomnienie o Bolesławie Piaseckim i o swoim ojcu oraz własnej działalności, stowarzyszeniu i pracy w Instytucie Wydawniczym PAX. Zakończenie jest przewidziane około godziny 16.10. Więc serdecznie zapraszamy w sobotę. Ta konferencja jest objęta naszym patronatem medialnym. W sobotę z kolei również o godzinie 12 w Poznaniu. Fundacja Życia i Rodzina zapraszają na Różaniec, publiczny Różaniec o zaprzestanie zabijania dzieci nienarodzonych. Ten Różaniec odbędzie się pod pomnikiem Starego Marycha w Poznaniu, w Centrum Poznania. Przy uzbiegu. Ulicy Strzeleckiej i Krysiewicza przy placu Wiosny Ludów. Na pewno też ciekawe wydarzenie. Wszystkich Poznaniaków zapraszamy. To wszystko w tych aktualnościach narodowych. Jak widzicie Państwo, jest dużo wydarzeń. Zachęcamy nieodmiennie, Szanowni Państwo, do nadsyłania nam informacji o ciekawych wydarzeniach prawicowych narodowych, które moglibyśmy tutaj na naszej antenie zareklamować. Z chęcią to uczynimy, a na pewno to również będzie jakby spożytkiem dla organizacji tych wydarzeń. To tyle zapraszamy oczywiście do udostępniania tego materiału do zostawiania kciuków w górę subskrypcji, komentarzy, a także do wspierania naszego kanału finansowo. I do usłyszenia w kolejnych aktualnościach.